Cześć, tu Marta z bloga pipilotka.pl. Witam Was serdecznie w kolejnym filmie na temat roślin. Dzisiaj będzie taki krótki film, w którym chcę opowiedzieć więcej o mojej dumie, czyli o pieniążku, którym się chwalę wszemi wobec, wiem, może to być męczące, no ale popatrzcie na niego. Tu jest jeden, a tu jest jego dzieciątko. Jak już mówiłam w filmie, w którym opowiadałam o roślinach, z których jestem szczególnie dumna, ten pieniążek został zakupiony w Lidlu. I on był bardzo powyciągany, ponieważ miał mało światła i był taki, no taki sobie, na pewno to jest 1/3 z tego. I on sobie tak u mnie rósł na oknie, przy oknie, miał dużo światła, często go obracałam, zresztą zaraz do tego dojdę. No i taki mi wyrósł. Jest on mamą, tatą, jak wolicie, dla tego, którego Wam przed chwilą pokazywałam. Szczepki też dostała moja siostra, mój brat, moja mama. W planach jest jeszcze teściowa, jeszcze dałam koleżance, też jej już taki dość fajny maluszek urósł. Co ja robię, żeby ten mój pieniążek wyglądał tak, jak wygląda? Zacznijmy od tego właśnie, że pieniążki wymagają dużo światła. One potrzebują stać najlepiej na parapecie. Mój teraz stoi na parapecie od strony północnej, ale też całkiem dobrze sobie radzi, nie ma aż takich wyciągniętych tych listków. Wcześniej stał od zachodniej, więc też nie wiadomo, jak dużo światła nie miał, ale jednak cały czas był wystawiony na jakieś tam promienie, na nie promienie słoneczne, tylko właśnie na jakieś tam światło. No, nie polecam, żeby stał od południa, bo mogą się listki spalić, prawda? Także potrzebuje mieć dostęp do światła, bo jeżeli nie będzie miał, to te liście będą bardzo długie, bardzo się będą wyciągać, a tak to będzie rósł w takiej właśnie zwartej strukturze. Co jeszcze? Jeżeli chodzi o podlewanie, ja do tej pory podlewałam tego kwiata, tą roślinę w bardzo taki specyficzny sposób, raczej specyficzny. Ja wszystkie rośliny tak podlewałam, póki mieszkałam w starym mieszkaniu, miałam starą, brzydką wannę, której się nie mogłam porysować, czyli wkładałam wszystkie doniczki z kwiatami do wanny i brałam wodę. Ja podlewam wodą filtrowaną, wcześniej musiałam filtrować z banku całe wiadra wody, a teraz mam filtry założone na rury, także nie mam tego problemu. I po prostu mieszałam to z biohumusem, raz na 4 tygodnie, a raz na bo tak gdzieś mniej więcej, no nie, ja go nie podlewałam aż tak często, myślę, że co drugie podlewanie, powiedzmy, z tym biohumusem się bawiłam. No i podlewałam tyle, żeby cała ziemia została nawilżona. Ja tak z wszystkimi kwiatkami robiłam. Cała ziemia, żeby została nawilżona, ale żeby, czyli dość dużo wody, ale żeby ona odciekła. I dopiero jak te rośliny odciekały, również pieniążek, to wtedy wracały na swoje miejsce. Pieniążka nie spryskuje. Dlaczego? Bo powstają na nim takie brzydkie plamki. On nie potrzebuje być spryskiwany. Staram się go regularnie wycierać. Widzę teraz, że potrzebuje, właśnie listki potrzebują wytarcia, będą miały lepszą absorpcję promieni słonecznych. No i jaką glebę stosuję? Jakie podłoże? Podłoże stosowałam wcześniej uniwersalne ze sklepu do roślin zielonych. Teraz kupiłam w sklepie zielony parapet, też uniwersalne, ale ono jest no 100 razy lepsze, bo tam po prostu była ziemia z perlitem, powiedzmy. A tutaj mam i perlit, i korę, i keramzyt. Nie wiem, włókna kokosowe też jakieś się przyplatają, także no ziemia jest naprawdę super. Jedyny problem, jaki ja mam z tą ziemią, to jest to, że ja nie jestem w stanie stwierdzić, czy już potrzebuję wody, więc muszę, sorry, coś mi się tutaj włączyło, więc muszę palec wkładać i sprawdzać i widzę, i też widzę po listkach, widzicie, już są takie tutaj trochę opadnięte, to oznacza, że on już trochę potrzebuje wody. No i właściwie to jest wszystko, co ja robię z tym pieniążkiem. Jestem ostrożna przy przesadzaniu, bo powiem Wam, on już dużo przeżył. Kiedy ja go przesadzałam, to połowę liści mi się powyrywało, bo jego jest bardzo ciężko przesadzić, nie urywając tych liści. One są bardzo ciężkie i często no zahaczy się albo nawet przy podlewaniu i coś tam odpadnie. No ale wygląda całkiem dobrze, tutaj naprawdę ma dużo tych maluszków. Tego chciałabym prowadzić tylko na jeden pęd, nie chcę tych maluszków tutaj, więc będę je rozdawać, a tego drugiego chcę zobaczyć, jaki mi burz wyrośnie właśnie z tymi maluszkami, które tam są w środku.
Jeżeli chodzi o doniczkę, no to ja przesadzam wtedy, kiedy widzę, że już naprawdę wysycha roślinami. Bardzo szybko ziemia mi wysycha, sorry, zdekoncentrowałam się. To wtedy przesadzam. Sprawdzam też od dołu, czy nie wychodzą korzenie po prostu, bo mam je w doniczce i dopiero w osłonce. Także no, nie jest to bardzo wymagająca roślina. Polecam wszystkim początkującym i polecam nie kupować, tylko właśnie znaleźć taką martę i poprosić o takiego maluszka, bo jeżeli ktoś dba o rośliny, to te maluszki wychodzą, bo ma się ta roślina dobrze. Także jeżeli już to mówiłam w tamtym filmie o tych roślinach, z których jestem szczególnie dumna, jeżeli macie ochotę na taką szczepkę, to zapraszam do mnie, ale najpierw trzeba u mnie kawę wypić, bo ja nie będę nikomu wozić, tylko trzeba do mnie przyjechać i ze mną sobie porozmawiać, a no i pozachwycać się moimi roślinami. Także zapraszam. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o pieniążka. Dziękuję za oglądanie. Bardzo mi miło będzie, jeśli zasubskrybujecie kanał, jeśli polubicie ten film i zajrzycie do mnie na Instagrama, bo tam się najwięcej dzieje obecnie. Mam nadzieję, że wrócicie na następny film. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa!